Zadanie ósme. Jaką liczbę należy wstawić w miejsce litery, aby podane zdanie było prawdziwe? I popatrzmy na zdanie z podpunktu A. Liczba 30 jest o 12 większa od liczby x. Co to znaczy? To znaczy, że jeżeli do 12 dodamy x, to uzyskamy liczbę 30. Też można byłoby zapisać, że jeżeli do x dodamy 12, to też uzyskamy 30. W związku z powyższym, czym jest x? X to jest dokładnie to samo, co 30 odjąć 12. I tutaj pamiętajmy o tym, że liczba 12 to jest dokładnie to samo, co 10 dodać 2. To oznacza, że od 30 musimy odjąć i dziesiątkę, i dwójkę. Czyli tutaj możemy zapisać, że to jest dokładnie to samo, co 30 odjąć 10 i odjąć 2. No i teraz popatrzmy, 30 odjąć 10 jest równe liczbie 20 i od 20 jeszcze musimy odjąć dwójkę, czyli uzyskujemy tutaj liczbę 18. Oznacza to, że szukana wartość x jest równa liczbie 18, oczywiście nie 12, tylko 18. I teraz popatrzmy, zrobimy sobie sprawdzenie. Wiemy, że jeżeli liczbę x powiększymy o 12, to uzyskamy 30, czyli zobaczmy, co się teraz zadzieje, jeżeli do x dodamy 12. Wiemy, że x jest równe 18, czyli tutaj 18 podstawimy sobie pod x i uzyskujemy 18 dodać 12. I na tym etapie dobrze jest pamiętać, że liczba 18, chociaż dobrze, możemy tutaj to zrobić inaczej. 18 na razie nie będziemy, czy na razie możemy go nie przekształcać, tej liczby. Możemy sobie przekształcić liczbę 12. No, 12 wiemy, że to jest dokładnie to samo, co 10 plus 2. Czyli tu możemy zapisać, że mamy 18 plus 10 plus 2. I teraz popatrzmy, 18 plus 10 to jest 28. I do tego jeszcze dodajemy 2, czyli uzyskujemy 30, czyli dokładnie tyle samo, co jest tutaj. Popatrzmy teraz na podpunkt B. W podpunkcie B wiemy, że liczba 12 jest o 8 większa od Y. W podpunkcie B dana jest liczba, czyli dane jest to, że mamy liczbę 12 i wiemy, że liczba 12 jest o 8 większa od Y. To znaczy, że jeżeli dodamy do siebie liczbę 8 i liczbę Y, co również możemy zapisać jako Y plus 8, to uzyskujemy liczbę 12. Czyli chcąc wyznaczyć tutaj Y, my musimy od liczby, właśnie nie 18, tylko od liczby 12 odjąć 8. No tutaj myślę, że to jest na tyle proste działanie, że od razu możemy uzyskać, zapisać tutaj wynik, że jest to 4. No i możemy sobie tutaj dalej zapisać, że Y jest równy 4. I zróbmy sprawdzenie. Czyli powiedzmy do tego równania, też możemy do tego, możemy podstawić tutaj czwórkę. Ja podstawię tutaj do tego pierwszego równania, czyli będziemy mieli 8 plus 4 jest równe liczbie 12. Czyli widzimy, że liczba 12 jest o 8 większa od czwórki. Natomiast w podpunkcie A liczba 30 jest o 12 większa od 18. I teraz popatrzmy na podpunkt C, w którym mamy liczbę 55, która jest o 5 większa od liczby z. Czyli jeżeli do piątki dodamy liczbę z lub odwrotnie do z dodamy piątkę, to mamy tutaj uzyskać liczbę 55. Czyli chcąc wyznaczyć liczbę z, od liczby 55 musimy odjąć piątkę, czyli uzyskujemy tutaj 50. Czyli szukana liczba z jest równa liczbie 50. No i teraz je sprawdźmy. Podstawmy tutaj pod z 50. Czyli uzyskujemy tutaj 5 dodać 50. To jest dokładnie to samo, co 55. Czyli liczba 55 jest o 5 większa od liczby 50. I tutaj sobie zaznaczmy, że w podpunkcie A odpowiedzią jest 18, w podpunkcie B odpowiedzią będzie 4 i w podpunkcie C odpowiedzią będzie 50.